Jacek Jarczewski jest postacią niepowtarzalną. Z jednej strony to mowa o współczesności, a z drugiej strony jak się zastanawiałem nad jego malarstwem i całą tą drogą, to nawet mu powiedziałem. Wygląda to, że sięgnął do źródeł, czyli po prostu do tego, od czego malarstwo się w ogóle zaczęło, czyli kontaktu dotykowego i wizualnego już w jaskiniach, a później w neolicie. Także to murale i tego typu rzeczy na ścianach to jest powrót do bardzo, bardzo odległej przeszłości. Jak widać, nie tyle odległej, ale również i żywej. Po prostu poczułem, że zatoczyłem koło, ponieważ w 1988 roku broniłem się tutaj w tej galerii. To była galeria bez tytułu wtedy, Stowarzyszenia Twórców. I związek z tym miejscem jest szczególny. I teraz po 35 latach, dlatego właśnie Państwa chciałem zaprosić na taką drugą obronę. Mam nadzieję, że ona się uda. Słownik terminów plastyczny, w którym znalazłem słowo haptyczne w 1988 roku, bo dokładnie wertowałem od litery A, żeby znaleźć temat mojego dyplomu i na H się zatrzymałem. Haptyczny, dotykalny, sprawdzalny dotykiem. Mówię sobie Eureka.